Nie wiem. My dalej chcemy załatwić tą sytuację miło, bo uważam, że bez sensu jest ciągnąć spinę w nieskończoność, dlatego możesz czekać na niespodziankę od nas i... Dobra, Natsu, jakieś niespodzianki, kurwa. Słuchaj, podsumowanie tego filmu jest takie, że żaden z istotnych argumentów nie został przez was poruszony i odnosicie się tylko do jakichś pierdół, które nie mają sensu lub wpływu na sytuację. I ja już serio mam dość tego, bo bolą mnie plecy od tego waszego ciągłego wspinania się po nich. I nie, Natsu, nigdzie się nie widzimy. Ja nie chcę z wami gadać, okej? Okay? Nie chcę z wami rozmawiać, nie chcę żadnych prezentów. Zatrzymajcie sobie go, kurwa, ten prezent. Zróbcie komuś prezent, dajcie, nie wiem, biednym ludziom dajcie prezent. Ja nie potrzebuję. Nakręciliście popelinę, a teraz nagrywacie filmik o zajebistym tytule Hipokryza Multiego, próbując zrobić z siebie ofiarę, mówiąc, że wy chcieliście załatwić to prywatnie i w ogóle. A najlepsze jest to, że jakiś czas po mojej odpowiedzi wrzucałaś jeszcze dumna na Instagrama posty, że... Jak można zarzucić? Śmieszne jest to, że osoby, które same nie mają dystansu, zarzucają komuś brak dystansu. Czyli byłaś pewna swojej kurwa racji. A teraz nagle próbujecie odwrócić kota ogonem i ze mnie zrobić gościa, który się nie chce dogadać. Natsu, sorry, ale no, może was to nauczy czegoś, ale istnieją konsekwencje. Ja nie chcę z wami gadać i dalej toczyć tematu. Mam to w piździe, powiem szczerze. Czy kurwa będziecie mnie, będziecie się chcieli spotykać, czy co kurwa robić. Mam to w piździe i dla mnie równie dobrze może was nie być. Obojętne mi to. Nic się nie zmienia dla mnie i ja nie mam... To wyście nakręcili jakąś kurwa, jakieś gówno, które próbujecie teraz odkręcić. I tyle, no co ja mam ci więcej powiedzieć, nie? Chciałem ci więcej powiedzieć, tak szczerze.